Jedna rodzinka powiedziała, że widzieli niedźwiedzie dzisiaj rano. Ty, niedźwiedź. Tak? No, tam jest niedźwiedź, no. Powiem wam tak, jest grubo. Wow. Jak umrę, to przez Natana, no. That's it. Wygląda na to, że on już się tam praktycznie czołga. Wreszcie dotarłem. Jest naprawdę mega stromo. Nie mam pojęcia, jak będę schodził. Jest ryzyko, jest zabawa. Dzisiejszy dzień zaczynamy od przedłużenia kempingu na kolejną dobę. Wstaliśmy dzisiaj wyjątkowo wcześnie rano. Lecimy zaraz na kompletnie drugą część parku. Wytłumaczę wam, dlaczego kompletnie drugą część parku, jak zaraz będę miał mapę w ręku. Chcemy pojechać tutaj, czyli do Doliny Wielu Lodowców. I to jest część parku. Ale żeby dojechać do Many Glaciers, zobaczcie, że mam nieobciętego paznokcia, trzeba wyjechać z parku i wjechać do niego od zupełnie innej strony. Jeszcze jedna ciekawostka pokazywana z telefonu. To jest chyba to jezioro, które my wczoraj widzieliśmy. Tak mi się wydaje. A tutaj, słuchajcie, macie lodowiec Salamander i lodowiec Grinnell. Wiedziałem, że tutaj są lodowce, no bo ten park się nazywa Glacier National Park, a glacier to jest lodowiec po angielsku, ale ja myślałem, że te lodowce są tylko i wyłącznie po tej drugiej stronie parku, ale okazuje się, że wczoraj właśnie górami przeszliśmy na granicę pomiędzy tą jedną a drugą i doszliśmy aż do lodowców. Dzisiaj mamy poniedziałkowy poranek. Jak widzicie, jest tutaj praktycznie pusto. Zobaczcie, jaka dzisiaj jest widoczność idealna tutaj. Dojechaliśmy też dużo szybciej, bo praktycznie w ogóle nie ma ruchu. I jest mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo rowerzystów. Na dach, albo na szybę. A to ktoś wrzucić musiał, bo to wiesz, tu ludzie idą na dach. Przed chwilą taki kamulec wielkości pięści nam po prostu centralnie ile? Z pół metra od maski? No z pół metra. Z pół metra od maski pieprzył, bum! Kawałek dalej mielibyśmy po szybie. No, a weź tu teraz mechanika, znajdź, który ci szybę wymieni, stary. No, słabo. Po raz pierwszy wyjechaliśmy za ten cały Logan Pass i teraz zmierzamy ku wyjazdowi z tego parku narodowego. O, tutaj jaki wodospad. I wiecie, to jest taki paradoks, bo wygląda na to, że w sobotę było najmniej osób, bo nawet nasz kemping się późnym popołudniem zapełnił, a dzisiaj jest poniedziałek i są chyba jeszcze większe tłumy niż w niedzielę. Więc nie słuchajcie się mnie, jak mówię wam takie głupoty jak dzisiaj w tej wiosce, że o, zobaczcie, pusta, nikogo nie ma, no bo to zależy gdzie, no. Z kanał podróżniczo-rozrywkowy. No musicie przyznać, że widoki były naprawdę super, a my w tym momencie wyjeżdżamy z parku. Po to, żeby zaraz do niego wrócić, tylko od innej strony. W ogóle zobaczcie, byliśmy teraz w tej miejscowości Bath. Jakbyśmy sobie pojechali 10 minut bardziej na północ, to bylibyśmy już w Kanadzie. Wygląda na to, że nie tylko my wpadliśmy na genialny pomysł przyjechania tutaj, ale nie ma tego złego. Czasu nie marnuję, siedzę właśnie nad edycją vloga, w którym poznaliście już Magdę i Filipa. No autentycznie 15 minut się nie ruszyliśmy nawet z miejsca, ale plusy posiadania kampera są takie, że można sobie kanapeczki robić. Co dzisiaj jemy na śniadanko? Dzisiaj cream cheese i masło migdałowe. Lecimy! Na te kanapki na blacie tam są. Wygląda na to, że Amerykanie zapomnieli zbudować drogę do tego Many Glaciers. Łapka w górę, jeśli myślicie, że kanapki przeżyją.
Łapka w górę, jeśli myślicie, że nie przeżyją. Czyli łapka w górę, chodzi na to. Ale ze mnie spryciarz, co? Ale no. Słuchajcie, kanapki się trzymają. Ale niestety nie można tego samego powiedzieć o moim telefonie. Ha, hejterzy, w porę zauważyłem, że czapka jest cała osolona od potu wczorajszego, więc ją zdążę umyć, zanim zacznę vloga. Nie będziecie mogli mnie jechać, że jest paskudna. No i wjeżdżamy z powrotem do Glacier. Zrobił się korek i wszyscy robią zdjęcia, ale nie wiemy, nie czemu wiem, robią zdjęcia. Dalej. Może krzaków robią. Może fajne krzaki, no. Ty, niedźwiedź. Tak? No, tam jest niedźwiedź, no. Gdzie? Widziałem go oczyma, ale nie widziałem go na kamerze. Ale powiem wam, że niedźwiedź na wejściu do parku, zaraz przy ulicy. Dobry clickbait. Jak widzicie, generalnie ten Manny Glacier to są raczej takie hajki bardziej hardkorowe, jak zobaczycie sobie tutaj po odległościach. I my wczoraj byliśmy tutaj, więc to jezioro, które widzieliśmy z góry, to jest właśnie Upper Greenall Lake i Greenall Glacier. Kurde, nogi tam nie bolą mega, ale dobra, robimy to. Jesteśmy tutaj i chcemy zrobić Iceberg Lake, 4-8 mili w jedną stronę, mniej więcej 6 godzin w dwie strony powinno nam to zająć. I tutaj zobaczcie, podczas pierwszej mili trasy często występują niedźwiedzie. Wjeżdżają kanapeczki. Powiem wam, że autentycznie chętnie bym odpuścił tą trasę, bo jak stoję, to mi się nogi całe trzęsą. Ale z drugiej strony trochę mi to wjechało na ambicje, no bo kiedy ja kolejny raz będę przy granicy Stanów z Kanadą i będę łaził po jakichś lodowcach? No podejrzewam, że nie prędko. No cóż, mam nadzieję, że dam radę, bo jest tak, powiem wam, czuję się średnio na siłach, ale może jak już pójdziemy w trasę i mi się trochę porozgrzewają mięśnie, to będzie łatwiej. O, zobaczcie, to jest ten lodowiec, przy którym wczoraj byliśmy i tak wyglądał on w 1910 roku. Mnóstwo lodu, mnóstwo śniegu, a tutaj jak widzicie większość to już jest skała. Właśnie wczoraj czytałem w necie o tym, że tych lodowców było dużo więcej, jak odkrywali ten teren, a one stopniowo po prostu topnieją i zanikają. Podróżnicy roku, idziemy na iceberg. Klasycznie, jak prawdziwi podróżnicy, zaczynamy o godzinie 1 p.m. A to oznacza, że przy powrocie znowu będziemy mieli gonitwę z czasem, żeby... Dokładnie. Bo po zmroku są bardziej aktywne. No to przed nami 8 km w jedną stronę. Jako, że trzeba wracać tą samą trasą, no to 16 km w dwie. Ciśniemy. No i znowu proszenie się o kłopoty. Mamy radę, mamy spray, wyglądamy groźnie, jesteśmy głośni. Zaczynamy z takimi widokami. Jak na razie cały czas pod delikatną górkę. Zobaczymy, jak będzie dalej. No jak na razie pierwsze 20 minut trasy za nami. Idziemy cały czas taką wąską ścieżką pomiędzy krzakami. Lata tutaj mnóstwo jakichś muszek, meszek, komarów, nie wiadomo czego. Nie można się zatrzymać, bo zaraz od razu cię obsiadają. No i w porównaniu do wczoraj, to dzisiaj jest tutaj po prostu taki upał, że masakra. Założyłem koszulkę z długim rękawkiem, bo naprawdę to słońce bardzo mocno dzisiaj grzeje. No cóż, naciśniemy dalej. Teraz już sobie idziemy takim spokojnym lasem. Cisza, spokój. Pytaliśmy kilku mijanych osób. Jedna rodzinka powiedziała, że widzieli niedźwiedzie dzisiaj rano. Matkę z dwoma małymi. A teraz jeszcze mieliśmy dwie kobiety i powiedziały, że podobno tam na końcu, w tym Iceberg Lake, gdzieś się kręci właśnie też matka z dwoma małymi. No zobaczymy. Może uda się je obczaić z bezpiecznej odległości. Ty to rozumiem, co jest selfie strzelasz z niedźwiedziami, jak spotkamy? Nie, ja będę zapasy robię z małymi. Dotarliśmy do wodospadziku. A były takie ładne, amerykańskie, goreteksowe i dupa. Zobaczcie, jaka krystalicznie czysta woda. Znaleźliśmy kawałek cienia. Posiedzimy sobie chwilę. Kolejne kilkadziesiąt minut dalej. Mała zmiana scenerii, więc wrzucam wam kolejny widoczek.
Tam w oddali płynie sobie rzeka. Znowu idziemy przez krzaczory i moi drodzy, jestem prawie pewny, że ten zacieniony fragment, co tam widzicie, to jest to jezioro, do którego zmierzamy. I ta właśnie, te wodospady i ta rzeka wypływa z tego jeziora. No słuchajcie, powiem wam tak, jest grubo. Wow. No to słuchajcie, no zrobiliśmy ten hajk w godzinę 50 i był ten hajk podpisany jako jeden z najcięższych hajków. 6-7 godzin miało być. Miało być 6-7 godzin, dwie strony, a my to zrobimy w 3, w 3,5 maksymalnie. I to jest po prostu żart, jak Amerykanie określają trudność szlaku. No myślę, że trochę tu posiedzimy, więc chwila dłużej, ale widoki naprawdę kozackie. Ale 7 godzin, dwie strony to na pewno nie. 27-28 stopni. Jesteśmy po prostu cali zmęczeni, spoceni i jest naprawdę gorąco. Ale teraz im bliżej podchodzimy do tego iceberga, do tej góry lodowej, to robi się coraz chłodniej. A wrzucam na bieżąco zdjęcia na Instagramie i widzę, że coraz więcej osób pisze, że nie takiej Ameryki się spodziewali i nie to spodziewali się zobaczyć na moich materiałach, więc dajcie znać, czy wy też dowiedzieliście się czegoś nowego, może zobaczyliście coś nowego, a ja siadam do batoników. Tak sobie patrzę na to jezioro Góry Lodowej i zastanawiam się, czy to, nad którym wczoraj byliśmy, było zamarznięte, czy może właśnie było takie jak to. Bo patrząc na to, jak się odbija słońce od tej wody i na jej kolor, można faktycznie może z góry pomyśleć, że tu jest lód. Chociaż nie wydaje mi się, bo tamto było chyba dużo bardziej zacienione, więc może faktycznie tam było cały czas zamarznięte. W ogóle bardzo fajnie wygląda korona tych gór, taka szpiczasta, ale zastanawiam się, jak to wygląda na początku sezonu, kiedy tutaj na pewno wszystko jest jeszcze pokryte śniegiem. W sensie wiecie, że drogi są już przejezdne i zaczynają tutaj pierwsi ludzie po zimie przyjeżdżać i widzą po prostu tutaj pewnie taką olbrzymią górę pokrytą śniegiem i jeziorko. Magia, co? A już w ogóle super, to by to wyglądało pewnie z drona, ale nawet gdybym chciał tutaj polatać sobie dronem, co jest skrajnie zabronione i można mieć przez to duże problemy i nawet jakby nikt mnie nie złapał, to jakbym wrzucił materiał z latania dronem tutaj na swój kanał, to już podejrzewam, że mogłyby się pojawić jakieś problemy i później jakieś tłumaczenie się po sądach, nie sądach i tak dalej, bo tak jak wam już mówiłem wcześniej, były przypadki, że normalnie jak jeszcze zanim się zmieniło prawo, że youtuberzy byli pozywani do sądu za samo nagrywanie zwykłą kamerą w parkach narodowych, bo to było traktowane jako nagrywanie komercyjne, mieli sprawy sądowe, dostawali mandaty i tak dalej, więc jednak w Stanach to pilnują takich rzeczy, więc no niestety, moi drodzy, dronem to tu nie polatamy. Ty, to zróbmy tak. No. Ja tam idę i ci pomacham. Powodzenia. Nara. Nagraj jakiś filmik, to wrzucę na vloga. Na co? Na komary, no. Nie mam. No dawaj mi na niedźwiedzie spray. No gdzie tam, przecież nie będzie niedźwiedzi. Niedźwiedzie będą przy wodzie. Dawaj mi spray. No tutaj będzie niedźwiedź, stary, on się będzie tak, poił. Jak co ciebie tam zobaczy, to ucieknie od razu. Jak umrę, to przez Natana, no. That's it. Zobaczcie, idzie tutaj ambitny hiker. Zaraz będę musiał zmienić obiektyw, żeby go śledzić. Ale tak patrząc, to mi się wydaje, że jak on wróci, to tak za godzinę, półtorej to najwcześniej, jeżeli chce wejść tam na samą górę. Wiecie co, nie widzę za dobrze, ale wydaje mi się, że w tym momencie na środku mam właśnie Natana, który walczy z tą górą. Jak widzicie, no, kawałek trasy to już zrobił, skubany. Przełączyłem aż na tryb 4K, bo ma większego kropa. Faktycznie wydaje mi się, że to jest Natan, bo ciemna koszulka z długim rękawem, krótkie spodenki, czapka. O, ciekawe jak daleko skubany wejdzie. Zobaczcie, tutaj sobie idzie ziomek, a przy pasie ma pistolet. Też bardzo częsty widok tutaj w parku. Jest teraz na środku ekranu, cały czas się pnie w górę. No ma jeszcze kawałek przed sobą. No słuchajcie, chyba wszedł, bo widziałem go wcześniej tutaj, mniej więcej na środku ekranu teraz. Później się zagapiłem na te jakieś wiewiórki, niewiewiórki i zniknął mi z pola widzenia. Więc jeśli go nigdzie tutaj nie widzicie, gdzieś pod kamieniem, to znaczy, że prawdopodobnie wszedł już na samą górę. Może będziemy mieli fajne widoczki na vloga. A nie, mam go. Widzicie teraz na środku ekranu mniej więcej. Naprawdę na moim aparacie ma w tym momencie z 1 mm na podglądzie. Korzystając z tego, że się przerzuciłem na teleobiektyw, to wam też troszeczkę przyrody ponagrywam. No, jeszcze widzę jakieś tam ruszające się piksele mniej więcej na środku ekranu. Z tej perspektywy to wygląda
A to, że on już się tam praktycznie czołga. No, zaraz go stracimy z pola widzenia. Jak widzicie, teraz tam jest na horyzoncie, właśnie się wyróżnia teraz na tle nieba. Ja nie poszedłem, bo dobrze wiem, żebym go po prostu zwalniał i prawdopodobnie w 1/3 trasy bym sobie odpuścił. Nawet jakbym to zrobił, to zajęłoby to 3 razy więcej. Więc po cholerę mam mu zabierać fan z tego wszystkiego. Słuchajcie, na live'ie dużo osób pytało się, jak ja się w ogóle poznałem z Natanem i tak dalej, jak to się stało, że podróżujemy. Myślę, że mogę wam opowiedzieć tą historię, pomimo tego, że go tu nie ma, bo nie jest jakoś ona wielce skomplikowana. Mianowicie, jak byłem w 2017 roku na Work and Travel w Colorado, to już prowadziłem kanał na YouTubie. No i to właśnie w ogóle Natanowi zawdzięczamy to, że była tak długa seria z Nowego Jorku, dlatego że oryginalnie planowałem ze swoim budżetem spędzić w Nowym Jorku tam maksymalnie 2 czy 3 dni, ale napisał do mnie Natan i powiedział: siema, słuchaj, ja mieszkam w Nowym Jorku, jak tu będziesz, to ja mam wolną piwnicę, gadałem ze współlokatorami, możesz się u nas zatrzymać na kilka dni. I właśnie dzięki tej propozycji przebukowałem bilety na kilka dni później. Już nie pamiętam, ile łącznie byłem w Nowym Jorku. Chyba z tydzień czy półtora, więc naprawdę super. No i właśnie tak się poznaliśmy. Po prostu spałem u niego w piwnicy w Nowym Jorku. No i później, wiadomo, to było w 2017 roku. No i od tamtej pory dosłownie kilka razy gadaliśmy gdzieś tam czasami na Messengerze czy na innym WhatsAppie, na zasadzie siema, co tam, jak tam życie i w ogóle. No i właśnie jak zacząłem jakoś tak planować mniej więcej tą podróż po Stanach, byłem wtedy w Meksyku. Jakoś się tak zdzwoniliśmy i mu mówię właśnie, że o, będę przyjeżdżał, będę podróżował kamperem, ale raczej nie przyjadę do Nowego Jorku, to się nie zobaczymy, bla, bla, bla. No i Natan mówi: ty, to ja wezmę wolne i pojadę z tobą. No i co? Niewiele czasu minęło, powiedziałem mu mniej więcej jakie daty, kupił bilety, no i teraz sobie właśnie śmigamy. I to jest właśnie ciekawe, bo my się praktycznie nie znamy, więc zarówno Natan, jak i ja mieliśmy właśnie taką rozkminę, bo wiecie, co innego jest spędzić z kimś 2-3 dni, pójść z nim na browar, a co innego mieszkać w kamperze razem przez kilka tygodni i przebywać ze sobą praktycznie 24 na dobę. I właśnie dzisiaj rozmawialiśmy, że minął już tydzień, jeszcze ani razu się nie pożarliśmy i nie zapowiada się na to, żebyśmy mieli się pozabijać, więc spoko. Bo wiecie, to jest tak, że no nie z każdym da się podróżować. Ja na przykład mam wielu swoich znajomych z Warszawy, nawet takich bardzo, bardzo dobrych znajomych, z którymi uwielbiam spędzać czas, nawet na jakieś takie krótkie wycieczki i tak dalej, ale wiem, że za nic w świecie nie wybrałbym się z nimi na kilkutygodniową wycieczkę, bo byśmy po prostu się znienawidzili i się pozabijali, więc to zawsze jest jakieś takie ryzyko, ale no jak na razie jest spoko. Teraz taki mały spoiler, ponieważ oryginalnie zamierzaliśmy jeździć kamperem razem 2 albo 3 tygodnie, a teraz są plany, że może to trwać nawet 5 do 6. Nie chcę krakać, bo jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie, ale no, jaram się mega. No ładnie, teraz tam dziecko płacze, tylko zwabi jeszcze niedźwiedzia i już w ogóle będzie masakra. Tak niby żarty, ale jednak nie żarty, moi mili. Chciałem wam pokazać, gdzie jest Natan na tym obiektywie, ale prawda jest taka, że nawet w okularach go nie widzę i musiałbym użyć tego olbrzymiego obiektywu, żeby chociaż spróbować go zlokalizować. Widzicie go? Na środku ekranu jest teraz. Widać, że tam się rusza. No szczerze, dobrze zrobiłem, że nie zrobiłem podejścia do tego, bo ja przy swojej kondycji prawdopodobnie siedziałbym gdzieś tutaj i płakał teraz. Teraz jak się trochę słońce schowało za chmurami, dużo mroźniej wygląda to jezioro. Czwarta 4:30 na zegarku. Nie mam pojęcia, czy on teraz będzie wchodził jeszcze wyżej, czy zacznie schodzić, ale minęła właśnie równo godzina. Odkąd stąd poszedł, więc podejrzewam, że najwcześniej godzina. Yeah. Is that your buddy up there? Yeah, yeah, yeah. That's cool. He's like on the top. Yeah. Top. I don't know if you can see him, but yeah, we saw him going up. Teraz dopiero zwróciłem uwagę, że się prawie zabiłem. A oprócz tego, że tutaj chyba normalnie sobie lód pływa. Idziemy zobaczyć. Zobaczcie. Lód z lodowca. Bardzo chętnie bym go dotknął. Nie wiem, czy mi się uda tak daleko sięgnąć ręką. Czekajcie, który był dziurawy? Lewy, dobra. To mogę tym prawym się trochę zamoczyć. Ale jaja, w ogóle nie przemaka. No, kurde, bo jak się wpieprzę razem z aparatem, to będzie historia. O, zobaczcie. Ale dziwne uczucie, jest mi zimno w stopę, ale nie jest mokro. Buty z Gore-Texu to jest mistrzostwo świata. Zobaczcie, do kostki mam wodę i mam suchą skarpetę. Dobra, płyń se, lodzie. Z powrotem do swojej góry lodowej. But mokry, a skarpeta sucha. Zanim jednak się rzucicie do sklepów kupować buty Gore-Texowe, to jako człowiek, który sprzedawał te buty nawet tej firmy konkretnie w Australii, od razu wam powiem, że Gore-Tex jest super, ale jeżeli nie zamierzacie
przechodzić nim przez jakieś jeziorka i być w ciężkich, dziwnych, różnych deszczowych warunkach pogodowych, to lepiej sobie kupić zwykłe buty, bo buty gore-texowe dużo gorzej oddychają, dużo bardziej się poci stopa i tak dalej, więc polecam, jeśli faktycznie zamierzacie wykorzystywać jego możliwości, bo jak nie, to naprawdę lepiej kupić sobie coś przewiewnego. Przepraszam bardzo, czego pan tutaj szuka? Bo jedzonka to ja nie posiadam niestety. To nara. Zobaczymy, czy będzie mi się coś tutaj chciało zakraść do plecaka, jak na chwilę odejdę. Wydaje mi się, że te puszki po Red Bullu nie tak leżały. Tak coś czułem, że sobie nie odpuści skubane, bo się tak kręcił już w okolicy cały czas i miałem wrażenie, że jak się tylko odwróciłem, to uciekał. Więc wiedziałem, że jak odejdę kawałek, to na pewno będzie spróbował sobie coś tutaj powąchać. Widzę, że powoli Nathan schodzi, więc przeniesiemy się kawałek w tamtą stronę, wyjdziemy mu na przywitanie. Wiem, że niby oczywiste, ale żeby wam w życiu nie przyszło do głowy, śmiecić w jakichkolwiek parkach, czy gdziekolwiek indziej. Mamy strumyczek, który sobie wpada do jeziorka. Teraz możemy je zobaczyć z delikatnie innej perspektywy. Ładny kolor ma ta woda, jest naprawdę bardzo przejrzysta. Ciekawe, czy by znalazł coś ciekawego człowiek na dnie, jakby tu zanurkował. Już podejrzewam, że raczej nie za bardzo. Ja nie wiem w ogóle, jak on znalazł ten szlak, bo ja tutaj stoję i szczerze wam powiem, że nie wiem, gdzie on się zaczyna, bo myślałem, że będzie to w miarę oczywiste, ale chyba nie. Nie wiem, czy się nie miniemy. Może on od drugiej strony wchodził. Chciałem mu wyjść naprzeciw, ale nie wydaje mi się, żeby ten szlak się tutaj zaczynał, więc się cofam, bo zaraz dojdzie do takiej sytuacji, że to on będzie czekał na mnie. Chciałem ci wyjść naprzeciw, ale chyba źle poszedłem. Ale cię wyprzedziłem. Gratuluję. Dziękuję. Jak było? Super. Tylko 40 gleb po drodze. Nagrałeś coś? Nagrałem, no. Ale było warto. Naprawdę. Tam jest drugie jezioro. Jest taka cała przepiękna panorama. No to teraz lecą nagrania Nathana. Pyk. 45 minut później. Jakieś 20 gleb, 3/4 właściwie wspinaczki na czworaka. Wreszcie dotarłem. Jak widać, widoki wszystko rekompensują. Jest naprawdę mega stromo. Właściwie nie mam pojęcia, jak będę schodził. Prawdopodobnie będę zjeżdżał na tyłku. Tam gdzieś w oddali siedzi Kasz. Pewnie się śmieje. Po co on się tam wpierdolał? No ale niczego nie żałuję. Było warto. Takie bardziej surfowanie, więc to można, niż schodzenie. Ale idzie. Da radę się utrzymać. To było tak ślisko, każdy mój jeden krok to po prostu dwa kroki w tył, nie? Tak mi się właśnie wydawało, ty byłeś takim jednym pikselem. Mam już tak zdarte. Byłeś takim jednym pikselem na moim aparacie, a tak mi się wydawało, że na czworaka szedłeś przez chwilę. A zjazd to tylko taki surfing, nie? No i gleba, co 5 metrów gleba. Ale stary, powiem ci, że wyglądasz naprawdę hardkorowo w tym momencie. Ale powiem ci, jest ryzyko, jest obawa. No i pięknie. Jeszcze ostatnie pytanie. W skali 1 do 10 poziom hardkoru i stresu na górze. No tak 8,5 bym powiedział. No jeszcze nie było łańcuchów, nie było przepaści, więc... Ale 8,5 spokojnie. Adrenalina na maks. Wcale nie żałuję. Wiesz, że tam nie poszedłem. Mam takie... To był dobry wybór. Ja bym szedł jeszcze. Więc tak jak wam mówiłem wcześniej, zupełnie dwa różne charaktery. Przez tydzień się jeszcze nie pozabijaliśmy. No i chyba będzie git. O, nie jest całkiem sympatyczny. No powiem wam, że tak sobie idziemy teraz. Za wielu ludzi na szlaku już nie ma. Słońce zaszło. To się tak troszeczkę nerwowo rozglądamy, w szczególności w jakichś gęstszych lasach. Co, Nathan? Może jakiś jogi wyskoczy. Jest taki delikatny stresik. Oczywiście wiadomo, statystycznie szansa, że nam coś się stanie, jest bardzo niska, ale mimo wszystko spotkanie z grizzlym face to face w bliskiej odległości. No, wolałbym mieć chyba przy sobie jakąś naładowaną dziewiątkę, jak większość Amerykanów tutaj. No ale jak się nie ma co się lubi, to się ma spray na niedźwiedzie. Idziemy dalej. Nie licząc wyczynu Nathana, no to jest najcięższa część
całego tego hajku, czyli ten początek, bo faktycznie jest tu trochę stromo, ale to jest dosłownie 10-15 minut, a później to już jest naprawdę spacerek. Jedyne, co może przeszkadzać, to właśnie palące słońce i te wszędobylskie, muchy, a tak to naprawdę luzik. Zobaczcie, Tennessee, jaki ma tablicę rejestracyjną. Czy tutaj jaki Fordzik stoi, ciekawy kamper. Taki widać, że już chyba oryginalnie dostosowany do kempingu z tymi wszystkimi zasłonami, albo przerobiony, ale wydaje mi się, Ecoline 150, że to może być jakaś taka wersja kamperowa. Super to wygląda. Możliwe, że jakaś właśnie kamperówka, Trackmate. Tam stoi nasz wanik. My tutaj jemy pizzę zwycięstwa Nathana z parmezanikiem. Jakbym tam nie wszedł, to bym się źle czuł. Słuchajcie, my jemy pizzę i kończymy. Ja wracam, bo ten już sobie wychlał swoje piwo zwycięstwa 7% chyba ponad. A jak? Więc kończymy. Słuchajcie, plan na jutro jest taki, że robimy sobie luźny dzień. Luźny dzień polega na tym, że ja jutro cały dzień zamierzam montować filmy. Nathan sobie pójdzie na jakieś mniejsze hajki, więc było spoko. Fajna praska, jak tutaj będziecie, to na pewno polecam. Chociaż tą drugą część Nathanową to bym tak rozważył 5 razy, czy na pewno chcecie robić. I widzimy się pojutrze, moi drodzy. Na razie, trzymajcie się, cześć. Wow. Zobaczcie. 3. I jeszcze gdzieś zaraz jest czwarty niedźwiedź. Jestem też na takim maksymalnym zoomie. Już myślałem, że wyjedziemy z Glacier bez widzenia niedźwiedzi takiego porządnego, a jednak tylko jak widzicie, są dosyć daleko. Jakie wielkie! Zobaczcie na ten obiektyw. O, zobaczcie, teraz biegają. Zobaczcie, jakie one są szybkie. Ale wyobraźcie sobie spotkać takiego niedźwiedzia w lesie, a jeszcze lepiej grupkę niedźwiedzi. No dobra, niedźwiedzie z bezpiecznej odległości zaliczone, to teraz można się już żegnać na serio. Na razie, trzymajcie się, cześć.